Wkrótce powinniśmy się dowiedzieć, kto wybuduje Centrum Himalajizmu imienia Kukuczki w Katowicach. Miasto otworzyło już oferty przetargowe, a zainteresowanie budową jest bardzo duże. Co znajdzie się w centrum i ile będzie ono kosztowało? O tym Paweł Jędrusik. Ten mural w katowickich Bogucicach przypomina mieszkańcom o Jerzym Kukuczce. W końcu to tu urodził się i wychował najwybitniejszy polski himalaista. No, był wybitnym himalaistą. No. Zasłużył się tutaj dla Katowic. Ale wkrótce o tej wybitnej postaci przypominać ma także Centrum Himalajizmu imienia Kukuczki, które powstanie właśnie u zbiegu ulic Markiewki i Katowickiej. Bardzo fajnie, bo to jest osiedle Kukuczki, no to będzie się super wiązać jednak, prawda? Cała historia tutaj z osiedlem. Ludzie więcej poznają osobowość tak wspaniałą. Bardzo dobry pomysł. Bardzo. Cieszę się bardzo. O planach budowy miasto informowało już kilkukrotnie. Teraz nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę obiektu. Wpłynęło 16 ofert. Tych 7 z ofert mieści się w tej zarezerwowanej kwocie. Teraz komisja przetargowa będzie analizowała te oferty. Następnie wybierze firmę i najkorzystniejszą ofertę. Po podpisaniu umowy ta firma będzie miała 22 miesiące na wybudowanie tego obiektu. Miasto na ten cel chce przeznaczyć 56,5 miliona złotych. To jednak nie ma być tylko wspomnienie wybitnego himalaisty, a obiekt z licznymi atrakcjami. Znajdą się tu m.in. wysoka na 18 metrów ścianka wspinaczkowa, interaktywne ściany projekcyjne czy grota śnieżna. Przede wszystkim taką największą gratką dla osób, które interesują się postacią Jerzego Kukuczki, będzie to, że zostanie tam odtworzone jego mieszkanie. Także odwiedzający będą mogli troszeczkę wejść w jego świat, zobaczyć, jak taka jego codzienność mogła wyglądać. Poza tym będą tam 4 wystawy, będą one poświęcone m.in. historii eksploracji Himalajów, polskim wyprawom. Ale miastu zależy na tym, aby nie był to obiekt jak typowe muzeum. Chodzi m.in. o to, żeby przyciągnąć młodych ludzi. W grupie doradczej jest m.in. Krzysztof Wielicki. To centrum powinno spełniać bardzo dużą rolę edukacyjną dla młodzieży, dla dzieci, żeby pokazać historię, tą złotą dekadę polskiego alpinizmu, etc. Złotą, bo Kukuczka na zdobycie wszystkich 14 ośmiotysięczników potrzebował 8 lat. Zginął w 1989 roku podczas wejścia na lotce.